Poniedziałek, 26 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie jest początkiem Księgi Hioba, jednej z najbardziej trudnych, dramatycznych ksiąg. I opisuje, jak to się stało, że Hiob został tak bardzo cierpiącym człowiekiem. Otóż Pan Bóg dyskutuje z diabłem. Diabeł jest, szatan jest przedstawiony jako taki, byśmy powiedzieli, prokurator, minister od szukania dziur w całym, albo prawdziwych dziur. Pyta się Pan Bóg, jak tam, chodziłeś po moim kraju? No, chodziłem. No i co, widziałeś Hioba? Ten to jest idealny, do tego się nie można doczepić. A szatan mówi, no tak, no bo on po prostu ma za co cię wielbić, ma za co być w porządku. Jest bogaty, błogosławisz mu, dlaczego miałby cię nie lubić? Jak mu zabierzemy bogactwo, na pewno ci będzie złorzeczył. I Pan mówi, no to mu zabierzmy. Znaczy, oddaję go w twoje ręce, jego samego nie tykaj, ale jego bogactwo możesz. I opisuje ten fragment o tym, jak spadają nieszczęścia jedno za drugim, jak woły, jak wielbłądy, jak nawet słudzy, a przede wszystkim jego własne dzieci umierają. A jednak mimo tego, że Hiob stracił całe bogactwo i stracił wszystkie swoje dzieci, jednak Hiob nie stracił wiary w Boga. Oczywiście dla nas ten obraz wydaje się taki bajkowy, taki dziwny albo dramatyczny, jakby Pan Bóg się umawiał z szatanem. Ale ten obraz w głębi serca jest, czy w głębi swojej wymowy jest niesamowity, bo pokazuje, że nawet jakby się nam wydawało, że Bóg jest przeciwko nam, to my przeciwko Panu Bogu nie będziemy. Nawet jakby Pan Bóg nie wiadomo, co nam odebrał, to my nie będziemy Mu złorzeczyć. Bo jak powiedział Hiob, wszystko przyjęliśmy z ręki Boga, to przez dobro przyjęliśmy z ręki Boga, to czemu zła nie możemy przyjąć? Czemu nieszczęście nie możemy przyjąć? Przyjmujemy szczęście, czemu możemy nie przyjmować nieszczęścia? Jest to niesamowita prawda o tym, że my służymy Panu Bogu nie dlatego, że coś z tego mamy. Nie dlatego, że w tym jest jakiś zysk, ale dlatego, że chcemy być Mu wierni. Najwyższym zyskiem jest wierność i bliskość Pana Boga. Jest to, że On przy nas jest. Nawet chociaż czasem wydaje się bardzo ciężki, trudny, niezrozumiały i nie wiadomo jak prowadzący nas po życiu. Psalmista opowiada o tym, że choćby Pan Bóg badał jego serce i przyszedł do niego nocą i doświadczał ogniem, nieprawości w nim nie znajdzie. Choćbyś mnie doświadczał ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Jaka tu jest pewność? My byśmy dzisiaj to nazwali taką pychą, nie? Bo każdy z nas jest grzesznikiem. My raczej nauczyliśmy się mówić tego, to, że jesteśmy winni, że to nasza wina, że wszystko przez nas. A tu psalmista powie, choćbyś mnie niszczył, to ja od ciebie nie odejdę. Choćbyś po prostu ogniem mnie wypalał, to ja nie znajdziesz we mnie nic złego, co więcej, zło nie powstanie. To jest trochę może tak, jakby ktoś powiedział, choćbyś mnie dusiła, żono kochana, kobieto kochana, ja od ciebie nie odejdę. Choćbyś mi nie wiem, jaką krzywdę zrobiła, ja cię będę nadal kochał. To jest mocny wyraz, niesamowity wyraz miłości, niesamowity wyraz wierności Panu Bogu, ale też powiedzmy sobie szczerze, no taki wyraz przekonania, że ja cię, Boże, mogę nie rozumieć. Ja, Boże, mogę cię nie rozumieć, mogę cię nie pojmować twoich dróg, twoich zamierzeń, ale jedno wiem, że choćbyś cokolwiek zrobił, Panie Boże, choćbyś za czymkolwiek stał, to ja nie zgodzę się na zło, nie zgodzę się na to, żeby wystąpić przeciwko Tobie. Ewangelia Łukasza opowiada nam o pokorze, ale pokorze też rozumianej w sensie takiej cierpliwości, cierpliwości wobec tych ludzi, którzy nie wierzą tak jak my. Otóż Jan mówi, mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto wyrzucał w Twoje imię, w imię Jezusa, a nie chodzi z nami. A nie chodzi z nami, więc zaczęliśmy mu zabraniać. A Jezus tłumaczy, przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z nami. Naprawdę. Jest wielu ludzi, którzy nie są z nami w sensie Kościoła, w sensie rzymskokatolickiej, jakiego wyznania, ale jeżeli nie są przeciwko z nami, a robią wiele rzeczy dobrych, a głoszą Chrystusa, w Jego imię opowiadają, to nie przeszkadzajmy im, nie zabraniajmy im, nie walczmy z tymi, przynajmniej, którzy z nami nie walczą. Oczywiście, ktoś by powiedział, może być jakaś inna postawa, przecież różne są sytuacje. No tak, są różne sytuacje, ale taki minimum, minimum, który w życiu warto zachować, to nie walczyć z tymi, którzy z Tobą nie walczą. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.